Dzisiaj czytamy Ewangelię, właściwie dalszy ciąg Ewangelii o spotkaniu Jezusa z Nikodemem. Nikodem, który przyszedł do Jezusa nocą. W tym naszym kontekście teraz, w kontekście wielkanocnym, jest to ważna Ewangelia, żeby zrozumieć, przyjąć, że Jezus Chrystus zmartwychwstał dla nas. Że pokonał noc, wielką noc, pokonał śmierć. Pokonał grzech dla nas, dla Ciebie i dla mnie. I ta Ewangelia bardzo pięknie to pokazuje, bo Jezus mówi, trzeba Wam się na nowo narodzić. Dlatego przyszedł Jezus, abyśmy my na nowo się narodzili. Bardzo piękne jest to, że to samo imię już Nikodema, Nikodem, po grecku to znaczy Nike i Demos. Nike zwycięstwo, Demos lud. Zwycięstwo ludu. Można to na różne sposoby tłumaczyć, ale właśnie Nikodem przełamuje się, przychodzi osobiście do Chrystusa, podczas gdy wielu uczonych w piśmie, równych jemu, faryzeuszów, nie, dyskutują z pismami, dyskutują ze swoją głową, ze swoją wyobraźnią, ze swoimi przekonaniami. Natomiast nie przychodzą osobiście do Chrystusa, a więc dalej żyją w nocy, w ciemnościach. Żyją w grzechach, jak powiedział Jezus. Natomiast Nikodem przełamuje się i przychodzi w środku nocy do Jezusa i słyszy te słowa. Trzeba się wam powtórnie narodzić. I ten nauczyciel Izraela nie rozumie, o co chodzi. Ty tego nie rozumiesz, mówi Jezus. O czym mówi Jezus w odpowiedzi? O swojej śmierci i o naszej śmierci. Mówi, wiatr wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. My nie wiemy, nie znamy, Jan Paweł II pięknie to napisał kiedyś, nie znamy swojego początku, gdy się rodzimy. Jest tajemnica, z tajemnicy przychodzimy i nie znamy swojego końca. Co się dzieje w śmierci tak naprawdę? Jezus sugeruje, że w śmierci dokonuje się drugie narodzenie. Właśnie dlatego mówi o tym, że nikt w niebie nie był, nikt stamtąd nie przyszedł, nikt tam nie wstąpił, poza jednym, poza nim samym, poza Synem Człowieczym, poza Chrystusem. A więc On jedyny zna drogę, a więc jedyny zna, co się dzieje w śmierci. I On po to właśnie przyszedł, żeby śmierć była drugim narodzeniem, nowym narodzeniem, do życia wiecznego. Dlatego, jak powiedział, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, aby wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak, On stał się jak ten wąż na pustyni, czyli stał się grzechem dla Ciebie i dla mnie. Aby pokonać grzech, pokonać tę noc człowieka, cierpienie straszne, niewolę. I od tej pory już śmierć jest pokonana, jest nowym narodzeniem. Jest bardzo pięknie to usłyszeć, że Jezus tam był, przychodzi i nas nie kłamie. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział, kiedyś Chrystus wyznał. W domu Ojca mojego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Nigdy nas nie okłamał. Mówi prawdę. Mi się kojarzy też z pewnym doświadczeniem. Kiedyś mój kolega zaprosił mnie na oazę do swojej, do miejscowości, którą gdzieś tam znalazł. Pamiętam tę nazwę miejscowości, Klenina. I tłumaczył mi, jak tam dojść. Wysoko w góry. Spróbowałem iść i zwątpiłem. Pamiętam, wróciłem, bo to jest niemożliwe, żeby tu ludzie mieszkali. I nazajutrz, kiedy przyjechał po mnie, szliśmy tą samą drogą. Okazało się, że byłem już bardzo blisko, że dobrą drogą szedłem, ale wróciłem. Tak, bo On wiedział, gdzie to jest. Jezus wie, gdzie jest niebo, jedyny. Warto się mocno uczepić Chrystusa, być Jego uczniem, bo On naprawdę nigdy nas nie okłamywał. Po to wszystko dokonał, abyś Ty i ja, abyśmy zmartwychwstali i mieli życie wieczne.